Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj znowu mierzymy, dzisiaj znowu na ruszt Fashion Nova. Jak wiecie, jestem partnerem Fashion Nowy i te filmy często się pojawiają, ale ostatnio się Was właśnie zapytałam, jakie mierzymy chcecie zobaczyć następnym razem właśnie z Fashion Nowy i większość z Was powiedziała, że jesień, jesienne stylizacje, jesienne jakieś tam wajby. Też część powiedziała, że takie Netflix and chill, także trochę to pomieszałam. No i mam nadzieję, że dzisiejsze mierzymy Wam się będzie podobało. Na koniec jak zwykle zapytam Was, co byście chcieli zobaczyć następnym razem i jakie mierzymy, w jakim jakby stylu. Także właśnie, dzisiaj mierzymy jesienne. Zapraszam. Zacznijmy od butów. Ja Wam powiem tak, ja już te wszystkie rzeczy rozpakowałam i po prostu, bo nie mogłam się doczekać na to zamówienie, jakoś tak byłam podekscytowana, szczególnie tutaj na buty. I pierwsze moje buty, które już zresztą właśnie mam na sobie, to są takie klapki w takim rainbow kolorze, kolorowe, dodatkowo z cyrkoniami, słuchajcie. Mają grubą podeszwę, są bardzo wygodne, właśnie ta podeszwa jest taka grubsza, są bardzo, bardzo porządne, wyglądają przepięknie na nodze, po prostu to są idealne buty, klapki, kapcie, jak dla mnie właśnie do domu. Ja uwielbiam te buty, naprawdę uwielbiam, ja w nich chodzę non-stop i kto do mnie nie przychodzi, to mówi: wow, jakie masz cute buty! Także te kapcie to jest po prostu mistrzostwo. Są takie miękkie, takie wygodne i o dziwo myślałam, że wiecie, no, że to tutaj ten misiu, no i że noga będzie na przykład tutaj się pocić, czy wiecie, nieładnie pachnieć, ale powiem Wam, że nie, że w ogóle się noga w tym nie poci. Także przepiękne są te kapciuszki. Takie klapki bym powiedziała, można w nich spokojnie chodzić też na zewnątrz, natomiast ja sobie zatrzymałam do domu, także ja uwielbiam, ja mam obsesję na punkcie kapci i klapek, także no. Drugą parę butów, jaką sobie wybrałam, też w nich już chodziłam, to już możecie zobaczyć. Sisi się drze. To są takie sportowe buty, skarpety. Są to buty bardzo... Przepraszam, przepraszam Was, ale właśnie zapukał kurier, który mi przyniósł paczkę. W każdym razie, o czym mówiłam, o tych butach. Są to buty, skarpetki. Wiecie co, ja już je miałam na nodze 3 razy. I ja w nich spacerowałam, zrobiłam nimi już w przeciągu 2 dni, zrobiłam nimi chyba 25 tysięcy kroków. Powiem Wam, że to są najwygodniejsze buty, jakie ja w życiu miałam. One są bardzo lekkie, bardzo lekkie, bardzo zgrabne, świetnie wyglądają na nodze. Okej, może kolor nie jest jesienny, mi osobiście brakowało białych butów. Oni mają chyba więcej tych kolorów, tych bucików. Powiem Wam, że to są takie buty, że nie trzeba do nich nosić skarpety i sobie możecie pomyśleć, o, to noga śmierdzi czy coś. Nie, bo to jest materiał, to możecie prać i po prostu... No nic to da się ująć. Myślę, że to są najbardziej wygodne buty, czy na siłownię, czy na spacery, czy po prostu do chodzenia. Ja jestem zachwycona i wręcz zła na siebie, że tak późno je odkryłam. Szkoda, że nie kupiłam sobie ich w lato, bo naprawdę... Tyle, ile ja spróbowałam butów Adidasów i Vansy i to wszystko mnie zawsze obcierało z tyłu. Wystarczyło po prostu te buty. Także zarąbiste. I przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, która strasznie mi się podoba. Idealne na jesień, ale też na Netflix and chill. To jest ten kombinezon. Taki, ja to mówię, że to jest teddy bear. To jest teddy bear z długimi rękawami, natomiast on ma krótkie spodenki. Jest to tak cute kombinezon, że ja po prostu się nie mogę na niego napatrzeć. Dodatkowo, zobaczcie, jaki on ma kaptur z uszami. Także na taki Netflix and chill do domu, jeżeli chcemy wyglądać ładnie, dziewczęco, ale też ciepło, powiedzmy, bo nogi odkryte, ale zawsze można z jakimiś rajtuzami to ubrać. No moim zdaniem jest to po prostu, wiecie jakie to jest miękkie? Wiecie jakie to jest kochane? To jest po prostu moje nowe dziecko. No po prostu jest to cudne, także zaraz Wam pokażę, jak wygląda to na mnie.
Okej, mamy misiaczka. Powiem Wam, że strasznie się dobrze w tym czuję. Jest on tak ciepły, wygląda po prostu przepięknie. Ma kieszonki, jest tak milutki, to jest tak cudowna rzecz, że ja po prostu nie mogę się nadziwić. Przymierzmy tutaj ten kaptur, no po prostu to jest takie cute, to jest takie cudowne, że ja jestem po prostu zakochana w tym kombinezonie. Tak jak mówię, no jest bardzo ciepły, no nogi są na zewnątrz, ale powiem Wam, że tak w nogi to raczej nie jest bardzo zimno. Także świetnie wygląda, ja się w nim świetnie czuję. Piękny ma kolor, taki nudziakowy, także ja jestem jak najbardziej na tak. Myślę, że to będzie moja ulubiona rzecz po domu. I co? Aha, i te kapcie Wam jeszcze pokażę. I tak wyglądają te kapciuszki. Po prostu są cudowne. Bardzo, bardzo ładne. Nawet mi pasują tutaj, bo one też są z takiego jakby misia. Także super zestaw. Kapciuszki. Cudowne kapciuszki. Piękne. Na nóżkach się prezentują bardzo, bardzo ładnie. Kolejne rzeczy to są tak naprawdę dwie rzeczy, ponieważ to jest set. To jest komplet, właśnie też tutaj pomyślałam o Netflix and Chill. I mamy tutaj leginsy. To jest taki świetny pattern, właśnie marmurkowy, przepiękny kolor. Wydaje mi się, że świetna propozycja właśnie do domu na Netflix and Chill. Nie tylko oczywiście możemy wykorzystać te rzeczy do wyjścia na zewnątrz, ale ja osobiście będę to nosiła w domu, także takie leginsy, bardzo miły materiał, nieprześwitujący. I do tego mamy bluzkę. Ta bluzka jest oversize'owa, taka wiecie, bardzo wygodna. Co my tutaj mamy napisane? So over it. Także taka bluzka właśnie oversize'owa, większa. Ja lubię właśnie się tak w domu ubierać, takie luźniejsze góry, a jednak przylegające na przykład spodenki czy tam leginsy. Także mega, mega wygodny outfit. Już przymierzam. I mamy na sobie ten komplet, znaczy mam na sobie ten komplet, strasznie mi się podoba, jest mega milusi, jest mega wygodny, to jest to, co lubię najbardziej, tak jak powiedziałam, taka bardziej obszerna, oversize'owa bluzka i leginsy. Leginsy świetne, dopasowane, to są właśnie, tak jak mówiłam, rozmiar XL, ja się w tym bardzo dobrze czuję. I powiem Wam, że spokojnie można też z tym, w tym wyjść na zewnątrz, ale tak jak mówię, mi się wydaje, że ja po prostu będę sobie w tym śmigać po domku. No, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. I ten materiał jest taki, on jest taki miły, to nie jest taki, wiecie, jakiś tam syntetyk czy coś. To jest, ja nie umiem tego wytłumaczyć, nie znam się za bardzo na materiałach, ale wiem jedno, wygodny i piękny. I pokażę Wam jeszcze właśnie w całości z kapciuszkami jeszcze raz. Tak to wygląda. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie! Kurczę, wiecie co, nigdy nie miałam takich zestawów, takich setów, dresów i tak dalej, ale od teraz już będę kupowała tylko sety. Po prostu strasznie mi się to podoba. Mega cute. Kolejna rzecz to są spodnie. Spodnie ze skóry, czy ze skóry. To nie jest skóra, wiadomo, jest to ekologiczna skóra, tutaj na boku jest zameczek. Powiem Wam, że nie mam w swojej szafie właśnie skórzanych spodni, leginsów i brakowało mi ich. To są spodnie takie typowo jesienne, ponieważ one mają podszycie z takiego materiału cieplejszego. Powiem Wam, że bardzo mi się podobają te spodnie, są bardzo porządnie wykonane. Ja wzięłam je w rozmiarze 1X, także mam nadzieję, że będą dobre. Normalnie te wszystkie rzeczy wzięłam w rozmiarze XL, ale czasami z tymi spodniami, szczególnie takimi, bo one się tak za bardzo nie rozciągają, wiecie, to mówię, dobra, wezmę ten 1X. Także mam nadzieję, że będą na mnie dobre. Wyglądają bardzo ładnie i mi się ostatnio podobają strasznie outfity ze skórzanymi spodniami, wiecie, jakaś koszula. Czy to da elegancko można wystroić te, wystylizować te spodnie, czy na sportowo, naprawdę jest bardzo dużo opcji. I kolejna rzecz to jest taka zwykła koszula w kratę. Ja lubię takie zwykłe rzeczy czasami.
Te kolory przypominają mi jesień. Zwykła po prostu koszula, wiecie, zakładam do leginsów właśnie, czy nawet do tych spodni skórzanych i idę na miasto na shopping albo do Tesco. Wiecie, po prostu zwykła koszula, ale ja lubię takie rzeczy. To jest taka, to jest ten materiał taki, to jest chyba flanela, flanelowy, bardzo wygodny. Ja właśnie na co dzień lubię takie wygodne rzeczy, takie koszulowe, no nie wiem. Tak mi się wydaje, że też dobrze wyglądam w takich koszulach, także zwykła koszula, ale jednak podoba mi się. Kolejna rzecz to jest bluza. Bluzę wzięłam pod kolor moich białych butów i właśnie ta bluza jest biała. To jest zwykła bluza, słuchajcie, z zamkiem na przodzie, z kapturem, natomiast ona ma pattern z tyłu motyla. Bardzo mi się podoba ten motyl, jak również tutaj na rękawach jest ten motyl. Także wiecie, taka po prostu bluza do zarzucenia na szybko do wyjścia, coś takiego. Ja lubię takie właśnie bluzy, szczególnie z kapturami. Także to była ta bluza. Okej, mam na sobie koszulę, jak również spodnie. Koszula bardzo mi się podoba. Mówię, no koszula jak koszula, ale jest z dobrego materiału. Nie wydaje mi się, że będzie się kurczyć też w suszarce ta koszula. Ja lubię się w kracie. Jeśli chodzi o spodnie, to powiem wam, że one są moim zdaniem za duże. Gdzieś tam przylegają w łydkach, tutaj mogą być w pasie, ale one są, ale one mają tutaj za dużo materiału i na przykład ja widzę, że przy chodzeniu one się po prostu marszczą, także mam nadzieję, że też to widzicie. Natomiast nie wiem, czy XL-ki nie byłyby za małe za to, wiecie, także o, widzimy, jak tu jest materiału, nie wiem. Może sobie następnym razem zamówię je w rozmiarze XL. Zobaczymy, czy będą dobre. Byłyby bardzo fajne, byłyby bardzo moimi ulubionymi, bym powiedziała, tutaj no właśnie ten sezon jesienny, ale no raczej w nich nie będę chodzić, także podejrzewam, że po prostu je sprzedam. A szkoda, bo podobają mi się w sumie, tylko nie podobają mi się, jak układają się, wiadomo, jak są za duże spodnie, no to to źle to wygląda, także nawet nie wiem, czy jest sens mierzyć inne rzeczy do nich, ale założę w sumie tą bluzę białą i założę też adidaski moje. Zobaczymy, jak wygląda bluza. Bluza jest taka obszerna, mogłabym ją wziąć w rozmiarze mniejszym, ale ona chyba taka właśnie też była oversize'owa, właśnie ją można nosić tak. Zobaczcie, właśnie te motyle są, o sorry, z tej strony są. I właśnie z tyłu, także fajna, fajna, taka wiecie, niby zwykła, ale niezwykła, także bluza jak bluza i ja sobie założę jeszcze dodatkowo adidasy. Tak. No i mamy te buty i tak jak powiedziałam, one są tak wygodne, że nie, po prostu nie macie pojęcia, świetnie po prostu leżą na nodze, są trochę wyższe, nie obcierają. Ja podwinęłam trochę te spodnie, aby wam pokazać właśnie, jak one na długość wyglądają. No i właśnie, tak można się wystylizować i spokojnie wyjść na mały shopping, nie? No, także, no kurczę, szkoda, że te spodnie trochę są za duże, ale myślę, że do jeansów ten outfit będzie też spoko wyglądać. Rzecz, okej, to nie jest może rzecz jesienna, nie wiadomo jaka, ale ja pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić taki jakby przykładowy outfit do tego, jak mimo wszystko coś, co mamy pod spodem takiego cienkiego, można jeszcze wystylizować na pod jesień, na przykład z marynarką, także będę tutaj prezentowała. Ja wam powiem szczerze, że nie wiem, jak ta bluzka idzie, bo to jest chyba raczej tył. Ale strasznie mi się podoba ten przód. Ten brokat jest nieziemsko piękny. Po prostu piękny. Wiem, że plecy są odkryte, więc no tak jak mówię, bardziej wzięłam to pod kątem tego, aby zakładać to pod kurtkę bądź marynarkę. Także ja tu muszę rozkminić, jak to się zakłada. Ale właśnie chyba tak. O, tak, to jest tył.
I to jest przód. Tutaj jest dekolt. Ten dekolt może być też bardzo duży, także że będę musiała gdzieś to zszyć z czasem. No, ale tak, strasznie mi się podoba ten brokat. Znaczy nie brokat, to są cekiny. Cekiny te nie drapią, nie kują. To jest taki, to są cekiny, ale po prostu przy dotyku w ogóle nie czuć, że to są cekiny. Także bardzo dobra jakość tych cekinów. Jest faszynowy. Kolejna rzecz, nie mogło zabraknąć kurtki na jesień. Ja kurtkę wybrałam sobie w tym stylu. To jest jakby model z tamtego roku, ale ja nie miałam w tamtym roku tej kurtki, także mi się ona bardzo podoba. Jest to jeansowa kurtka, po prostu ocieplana. Świetna. Po prostu świetna. Jedyne co, no to rękawy nie są ocieplane, ale w sumie najważniejsze jest tutaj, żeby nam było ciepło. Także bardzo mi się podoba, kurtki nie mogło zabraknąć. Myślę, że na jesień taka jeansówka to jest idealne wyjście, idealne rozwiązanie. Jeszcze nie jest bardzo zimno, ale też nie jest już ciepło, także tak, kurteczka przepiękna. Bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że będzie mi pasować. Kochani, i mamy ten topik, jak on mi się podoba. Bardzo ładny brokat. Słuchajcie, przebrałam się na spódnicę, dlatego że tamte spodnie by po prostu niszczyły cały urok, powiedzmy, tej bluzki. Także mam na sobie spódniczkę. Top można nosić tak troszkę niżej, bądź tu jest gumka na samym dole, więc możemy go podwinąć i mieć taki a la crop top. Dekolt jest duży, jak widzimy. Dlatego tutaj myślę, że ten materiał spod spodu ja sobie gdzieś tam zszyję. Nie wiem, jakoś to tak zrobię, żeby ten dekolt, wiecie, nie było nie wiadomo jak widać. Z tyłu, no i wszystko jest odkryte, po prostu jest wszystko odkryte. Także tak, no jest to taka bardzo skromna w materiale bluzka, ale tak jak powiedziałam, ja ją wzięłam, aby ją stylizować z innymi rzeczami. I właśnie zobaczcie, tak możemy wyglądać i wyglądamy gdzieś tam, wiadomo, wyzywająco. Ale biorę sobie marynarkę moją, moja marynarka z Zary i zobaczcie, jaki mamy piękny outfit. Nagle jesteśmy eleganckie. Także nawet jak mamy miniówkę, taką spódniczkę, a mamy tą bluzkę i marynarkę i na przykład wysokie kozaki, bo tak bym na przykład ja się ubrała, to moim zdaniem wygląda to świetnie. Mega! Nawet powiem wam, że ten dekolt bardzo, bardzo nie przeszkadza. Natomiast, nie wiem, może by to lepiej wyglądało bez stanika, albo może nude kolor, chociaż tutaj ten czarny jak tak wystaje, to tak nawet pasuje do tej marynarki. Także tak to wygląda. Taka jest moja stylizacja. Top jest piękny. Po prostu jest cudowny. Jestem bardzo z niego zadowolona. Jest trochę skomplikowany. Trzeba go rozgryźć, ale koniec końców stylizacja cała jak najbardziej na plus. Ja spróbuję jeszcze założyć tą kurtkę. Co prawda ona jest bardziej, bym powiedziała, sportowa i może nie będzie tutaj pasowała, ale chcę ją założyć. I tak wygląda ta kurtka. Przepiękna, pasuje na mnie, jest, można sobie ją spokojnie zapiąć. Co ja mogę powiedzieć? Bardzo mi się podoba. Ja lubię jeans ogólnie, bardzo, a to, że jest dodatkowo ocieplana, no to to jest dodatkowy plus właśnie na jesień. Myślę, że nawet na zimę, bo jeśli chodzi o Anglię, to ta kurtka spokojnie mi da radę na zimę. Także bardzo, bardzo fajna. Tak jak mówię, może nie do tej stylizacji, może jakiś top, po prostu jakiś t-shirt pod spód, ale mimo wszystko chciałam pokazać, jak wygląda właśnie na mnie. No. I słuchajcie, mam ostatnią rzecz i ta ostatnia rzecz bardzo mi się podoba i właśnie kojarzy z jesienią, a szczególnie ten kolor. Nie wiem do końca, czy ja się dobrze czuję w takim kolorze, widziałabym w nim Ewę, ale nie wiem, czy ja się będę w tym dobrze czuła. To jest, słuchajcie, sweter, spódnica. I to jest maxi, maxi, maxi spódnica, sukienka, sweter z długimi rękawami, takimi trochę oversize'owymi. Ona jest ogólnie taka trochę oversize'owa, chociaż ja nie wiem, bo ja wzięłam sobie rozmiar XL i ona naprawdę się wydaje obszerna. Natomiast ona tutaj w talii ma dodatkowy taki jakby wszyty pas, którego można zawiązać właśnie na talii i można sobie tą talię, wiecie, jedyne co ma, to tak,
Nie radziłabym tego nosić na gołe ciało, dlatego że tutaj na bokach tej sukni mamy rozcięcia, rozpierdaki, jak ja to mówię, niektórzy się śmieją z tego słowa, ale te rozpierdaki są aż tutaj, do talii. Także ja zalecałabym je nosić po prostu do leginsów. Może nawet je właśnie przymierzę z tymi skórzanymi leginsami i zobaczymy, jak będą wyglądać. No, chyba że jesteśmy na tyle odważne, że co tam? Można nosić i bez, tylko wtedy całą bieliznę mamy widoczną, jest wszystko na zewnątrz. Także kochani, ja to przymierzam i wracam z werdyktem. I kochani, mamy ostatnią rzecz. Powiem wam, że bardzo podoba mi się ten kolor na mnie. Do blondynek, no powiem wam, że nie mam w tym kolorze żadnej rzeczy, ale jestem przekonana, że będę w tym chodzić. I zobaczcie, to jest bardzo długi sweter, sukienka, ale tak jak powiedziałam, zobaczcie na to rozcięcie. Ja mam tą spódnicę pod spodem. Także no rozcięcie jest duże, także przy chodzeniu czy coś to też będzie gdzieś tam widoczne, prawda? Jest obszerny ten sweter, ja sobie mogłam wziąć chyba w rozmiarze mniejszym, ale to też nie jest problem, dlatego że tak jak powiedziałam, mamy tutaj ten ala paseczek wszyty i tyls. Voila! Robimy sobie talię i możemy zawiązać w kokardę czy tam na pełk. I mamy zaznaczoną ładnie talię. Powiem wam, że bardzo mi się podoba ta stylizacja. Myślę, że do leginsów będzie fajnie wyglądać. Coś innego, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Na zasadzie, że jest to coś, że to jest sukienka zrobiona ze swetru. Bardzo ładnie wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Nawet powiem wam, że do tej spódniczki i na przykład wysokie buty, takie te właśnie kozaki, też by fajnie wyglądało. Także no, jestem sprzedana. Powiem wam, że to chyba było najlepsze zamówienie, jakie dotychczas zrobiłam z Fashion Nowy. Także kochani, podsumowując, podsumuję na stojąco. Dzisiejsze zamówienie oceniam na 6 z plusem. Dobra, nie z plusem. Na 6. Spodnie były za duże, ale w sumie to moja wina. Bo nie wiedziałam do końca, jaki wziąć rozmiar, czy XL, czy 1X. Następnym razem będę wiedziała, żeby po prostu brać XL-ki. Ale czasami z tymi spodniami to wiecie, właśnie różnie bywa, nie? Wszystko mi się podobało. Wszystko. Ta sukienka, ten top, ta kurtka, ten po prostu teddy bear. Buty, po prostu ja nie mogę się napatrzeć. Ja cały czas w tych kapciach chodzę. Ja jestem zachwycona. Wszystko mi się podoba. Także kochani, linki macie na dole. Zapraszam na Fashion Nova. I oczywiście polecam. No co mam powiedzieć? Jak mogę nie polecić, jak ja jestem tak zadowolona i praktycznie w tych wszystkich ciuchach zawsze chodzę. Także dzisiejsze zamówienie ekstra. Także kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się podobał. A ja się z wami żegnam i do następnego.